Tramwaj, kierunek Parada. Witam Was tutaj, cześć, czym znasz i zapraszam Was już teraz na taki skrót informacji, a właściwie przegląd całej parady tramwajów i autobusów. Bardziej tramwajów, bo głównie za nimi próbowałem je dogonić przez większość mojej trasy, ale udało mi się w paru miejscach faktycznie ładne zdjęcia zrobić, więc całkiem nieźle to wyszło. Jak widzicie, jesteśmy aktualnie na naszej jedynej słusznej pętli Narutowicza, na której to zawsze, znaczy na plac Narutowicza, wiadomo, na której to zawsze są takie wszelkiego rodzaju imprezy robione. No jeżeli nie są robione oczywiście na zajezdni Wola, no ale to wiadomo. Raz tu, a w noc muzeów zazwyczaj tutaj. Tym bardziej, że teraz muszą być te rygory sanitarne i tak dalej, pandemiczne i to wszystko. Więc na świeżym powietrzu mimo wszystko lepiej to wyglądało. Swoją drogą, to był też pierwszy dzień, kiedy w końcu mogliśmy zdjąć normalnie maski i nie wszędzie faktycznie były, ale zdziwiłem się, bo dosyć dużo i tak osób miało maski. Co mnie trochę zdziwiło, bo w teorii w niektórych miejscach nie były nawet niezbędne. To jest nasz jeden z ciekawych tramwajów. Dwukabinowy. Taki właśnie wysokopodłogowy, duży, dwukabinowy to są rzadkości w Warszawie. Chyba mam taki jeden, jeśli dobrze pamiętam. Tak czy siak, proszę bardzo, panorama Warszawy prosto z wystartowania dronem z ziemi. Tak, większość, w sensie, no parę zdjęć z tego, parę z tego. Niestety było tak duże opóźnienie startu, bo normalnie z tego co pamiętam miało to wystartować o 18:15, dlatego mniejsza z tym było 3 godziny wcześniej. Jednakże 18:15 nie ruszyli i od 40 chyba dopiero ruszyli. Dlatego moja bateria w dronie już powiedziała jakieś dosłownie, nie wiem, chyba 30 sekund przed startem faktycznie ja już ląduję. I to tak nie jest, że tam już malutko 10% trzeba lądować, tylko to było około 5% baterii, a wtedy to no trzeba lądować. Jakby ktoś się zastanawiał, bo nie lata dronem, dlaczego nie lądowałem przy zerze, to przy zerze nie ma baterii. Wtedy dron leci w dół. Także tak to wygląda. No i tak, jak widzicie, naszych tramwajów tutaj trochę jest. Faktycznie nasza parada się składała z dużej ilości, jednak wydaje mi się, że czasami było więcej tych tramwajów. Może by po prostu po dwa wagony, ale no nie wiem. Jakoś po prostu dzisiaj, znaczy dzisiaj, to było tam wczoraj, mam nadzieję, że dzisiaj to zobaczycie, czyli w niedzielę, to jak dla mnie te tramwaje o wiele szybciej pojechały w dzisiejszym właśnie tutaj 2021 roku na tej paradzie niż rok temu. Bo rok temu to, chyba gdzieś się snuły, jechało się długo i w ogóle, a tutaj to tak to sprawnie im poszło, znaczy ja wiem, że tam musieli dogonić te autobusy, co nie zmienia faktu, że naprawdę tutaj te tramwaje pędziły i trudno było mi je dogonić w niektórych miejscach. Dlatego nie mam całego przejazdu, bo stwierdziłem, że a może tym razem dla odmiany nagram tramwaje z powietrza i z drugiej strony, a nie tylko i wyłącznie ze środka. I jak możecie myśleć, się całkiem nieźle to wyszło. No jak widzicie, mamy tutaj już przesył tej naszej pętli Narutowicza. Jeszcze tutaj parę zdjęć. Pokażę Wam, żebyście zobaczyli w ogóle, jak one wyglądają z góry. Jak widzicie, tylko jeden jest z innego koloru. Czarny, w sensie czarny, czerwony, jeden tutaj jest, jeden ten techniczny, czerwony to jest chyba ten laboratoryjny, jeśli dobrze pamiętam. Tak, on tutaj jest, ale nie ma też tutaj jeszcze paru takich faktycznie naszych ciekawych tych bambajów, które są zajezdni Mokotów. Zaczynając od White Cafe, który jest akurat na Żoliborzu, a na Mokotowie jeszcze jest nasz pług. Jakby pług w końcu przyjechał, to chętnie bym go zobaczył w takim rejonie. Pługu faktycznie chyba nigdy nie było. Była też pełna obstawa tutaj przy naszym całym przejeździe policji, no i wszystkich tutaj pojazdów tramwajów warszawskich. Zawsze jak się pojawia dużo tych pojazdów, to wiadomo, oho, jakąś imprezę szykują, czy w ogóle. Tutaj zobaczcie, już są powciągane takie czerwone wstęgi, żeby ludzie nie przychodzili, ale i tak przychodzili, żeby można było wejść. Co ciekawe, w tym roku było inaczej, ponieważ nie wchodziło się po prostu do bambaju, tylko trzeba było mieć wejściówki i wcześniej trzeba było o nie poprosić. Ja niby o jedną poprosiłem na maila swojego, ale nic nie dostałem na maila, więc nie wiem. Nie wiem, czy w końcu była, czy jej nie było. Tak czy siak, parę wejściówek, z tego co pamiętam, jeszcze na sam koniec było. O, i tutaj mi było widać na końcu. Także tak to wygląda. Tutaj jest element czekania. Tak jak mówiłem, zaczęło się to dużo później nasz wyjazd niż normalnie. Niestety. A tutaj możecie usłyszeć, jakby można było ich znaleźć najprościej naszą paradę. Oczywiście tutaj jechała nasza orkiestra.
Dokładnie mogę tutaj przeczytać. Orkiestra Dęta Tramwajów Wrocławskich. Mam nawet ich płytę, bo rozdawali płyty na miejscu. Jak widzicie, całkiem nieźle ich tutaj słychać. Nie puszczę utworów, ponieważ tramwaje raczej sobie tego nie życzą bezpośrednio w dzisiejszym odcinku, ale jak widzicie, po prostu było ich znaleźć. Po prostu tam, gdzie orkiestra grała, to były tramwaje. Swoją drogą, ten tramwaj, w którym właśnie była orkiestra, to też jest taki specjalnie przyrobiony i bardzo mi się on podoba. Taka tutaj rola promocji naszych tramwajów to według mnie bardzo dobre, chociaż sądzę, że ten tramwaj właśnie z orkiestrą trochę powinien częściej jeździć, bo on naprawdę jest widowiskowy. Nie wiem, czy dużo miast w Polsce ma tramwaj, w którym jeździ orkiestra i gra na całą Warszawę, całe miasto. No i tak, jak widzicie, mamy tutaj tramwaje. Jadę na monocyklu elektrycznym, jakby ktoś się zastanawiał, jakim cudem ja jadę z podobną prędkością do bambajów, ale jednak po chodniku. No, ulicą nie chciałem jechać, bo tam samochody, policja i tak dalej, i bym był też znowu za wolny. I całkiem nieźle. W ogóle tutaj nasze tramwaje bardzo szybko jechały, taka ciekawostka. A tu większość bambajów, czyli swingi, nasze stare wysokopodłogowe i tak dalej, muszą zwolnić, bo na tym moście, no on ma już trochę lat i tu torowisko nie jest w najlepszym stanie, ale tak czy siak nie było źle. No dobrze, może jesteście ciekawi, jakie bambaje tutaj jeździły. Ogólnie te techniczne, laboratoryjne i tak dalej, one nie jeździły na całej trasie w trakcie paradu, ponieważ parada była z okazji Nocy Muzeów, czyli tylko i wyłącznie zabytkowe i historyczne. Czyli mieliśmy wagon typu A, numer 43, wagon typu K, numer 446, wagon typu LW, numer 541, wagon typu K, o, drugi. Tylko inne oczywiście trochę. Numer 401, wagon typu N. O, to ten jeden ze starszych, ładny. Numer 607, wagon typu N. Numer 734, wagon typu 13N. Tak zwana kiełbasa, parówka. Jak zwał, tak zwał. Też była, ją zobaczycie na końcu tej całej paradona jedzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. Numer 795 i wagon typu 105NA, numer 1000. 1000 właśnie, to, a propos tego... To, czy to jest padówka? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, to jest padówka, a ostatni jedzie właśnie ten nasz 105NA. On jest już wzięty jako historyczny, chociaż on nie wygląda jak historyczny. W sensie, one normalnie tak jeszcze kursują, prawie takie same. Ja wiem, że tam różne techniczne, delikatnie rzeczy się w nim zmieniają. Znaczy delikatnie dla przeciętnego śmiertelnika. Ale jednak, no, o, tu widzieliście butelki. No tak, na pojęcie tak to jest. O, i to jest nasz 105NA. Niestety autobus mi tutaj jak perfidnie przeszkodził, żebym go zobaczył. No i jesteśmy już na drugim moście, na Śląsko-Dąbrowskim, z którego możemy dokładnie zobaczyć, jak nasze tutaj bambaje i parada autobusów się spotkały, dzięki czemu przejechały jednocześnie do Starego Miasta razem. Bardzo to ładnie wyglądało tutaj, jak się zrównały, jednak na początku tam się rozjeżdżały na bambaje, autobusy, były kotki. Dobrze, że była policja, bo całkiem nieźle to skoordynowali i właśnie dzięki temu, że była policja, bardzo szybko to sprawnie przyszło, bo policja obstawiała część, oczywiście naszą tutaj, autobusów, a bambaje normalnie jechały po prostu zwykle po torach. Tramwaje warszawskie nie muszą zatrzymywać swoich własnych tramwajów policją, szanujmy się. Dlatego, jak ostatnio była parada, to nie było policji, bo były tylko tramwaje. Znaczy, ostatnia parada, ja mówię tutaj akurat tam, jak były urodziny tramwajów, to wtedy było. A tutaj, no to dlatego im to tak sprawnie poszło, bo jak było czerwone światło, to oni jechali, oni nie wnikali. Bo policja zatrzymywała ruch, a oni jadą pełną gazu przez całą nasze centrum. Także tak to wyglądało. No i tutaj widzicie właśnie naszą samą bambaję i nasze autobusy dopiero dojeżdżają, bo autobusy miały chyba jakieś problemy, kotki czy coś, no nie wiem. Na pewno autobusy to mogły stworzyć tutaj kotki, jakie jechały w tym rejonie. No to mogło być akurat pewne. Także tak to wygląda. Ile było autobusów? Autobusów było bardzo dużo. W ogóle macie w linku w opisie całą stronę Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Zawsze no, to mówię. Z pełną informacją tutaj wszystkie rzeczy, wystawa i dokładnie możecie sobie zobaczyć każdy autobus, bambaj, także to naprawdę tutaj ładnie przygotowali, tego link do tego wszystkiego, byście chcieli zobaczyć, które te tramwaj dokładnie, to tutaj będziecie to mieli. Jeździła też ciekawa linia muzealna, tylko autobusami elektrycznymi i szkoda, że nie udało mi się na nią wpaść, bo była za darmo, ale no cóż, jakoś tam ujdzie. Elektrykami też normalnie jeżdżę, jeszcze mam chyba
tydzień albo jakiś dłuższy czas, nie wiem, kadetę miejską, więc jeszcze mi tam jakoś wyjdzie. Jak widzicie, nasze bambaje z autobusem to konie tutaj ruszyły i to bardzo ładnie tutaj szło. Nie wiem, powiem, jaki to jest autobus z przodu, bo go gdzieś miałem. Chwila. Tak, ja może się tak dobrze nie znam. O, jest Somo Styx numer 35. On tutaj bardzo ładnie pokazywał się. Jako, a drugi tytan Wojtek z ciekawości, to jest już nasza orkiestra, więc od razu było ich słychać. Także tak, akurat tramwaj z orkiestrą to chyba jednak jest jeden z moich ulubionych. Tu proszę bardzo, mamy blisko nasz jeden z tramwajów. Simon tutaj trochę go wyprzedził, o dokładnie. I nadciągają nad Warszawę do Starego Miasta, tutaj wciągną się dalej. Pną się i pną, i gdzie tu dojadą dalej? No, tego to nie wiadomo oczywiście. Także tak, to naprawdę im tutaj ciekawie to wyszło. Jak widzicie, nadciągają tutaj już za chwilę. Będą kroczyć kierunek Warszawa. W ogóle jestem ciekawy, jak wam się podobało intro z tramwaj kierunek Winnica, tylko tutaj pozmienione. W ogóle to intro nie jest tylko do tramwaj kierunek Winnica, ale żaden inny tramwaj aktualnie się nie buduje. Dlatego jest cały czas tramwaj kierunek Winnica. To mogliście tego nie wiedzieć. Także jak widzicie, nasze bambaje. O, tu macie też naszego Ikarusa. Wreszcie kabriolet i to też jest bardzo ciekawe. Tu ogólnie to było, autobusów było o wiele więcej niż bambajów. To możecie zobaczyć tutaj cały czas, jak będą jeździć. Ikarus. Jelcz Cabrio 043. Tak on się nazywał, więc... Tak, oczywiście musiałem je ze sobą tutaj pomylić. No, ale widzicie, ewidentnie tutaj tramwaj co trzy autobusy jedzie, a i tak jest więcej naszych autobusów. Bardzo dobrze. Ale na autobusy akurat nie wpadałem, bo większość z nich to ja jeszcze tam pamiętam, jakie jeździły. Zresztą te patady są co roku, więc trochę można się do nich przyzwyczaić, już jako rutyna, ale no, szanujmy się. Znaczy, dla mnie to nie jest rutyna, bo w tym roku akurat faktycznie pierwszy raz latałem dronem. No i chyba tak już będę robić. Już nie wiem, czy się znowu kiedyś przyjadę tramwajem. No może tą linią 36 lub tramwajem T, ale tak poza tym to nie... No, także ogólnie nadciągali tutaj nad Starym Miastem, niestety nad Starym Miastem trudno się lata, bo trzeba dużo pozwoleń od prezydenta. I to nie Warszawy niestety, ale głowy państwa, dlatego tam nie latałem zbytnio, ale jak widzicie nasze tutaj wszystkie autobusy historyczne zjeżdżają już bezpośrednio na plac defila, skąd ruszyły i tu zatrzymały się i tutaj ogólnie wszystkie te autobusy miały później swoje wystawy, można było je oglądać i tak dalej. To bardzo to ciekawie. Szkoda trochę właśnie, że... Znaczy jestem ciekawy, bo plac defilad, on tam cały czas wygląda tak staro. A jakby go w końcu kiedyś wydemontowali i posadzili tam drzewko. No Trzaskowski coś tam planuje, no ale wiemy jak to jest. Dobra, dzisiaj nie o polityce. Jak widzicie, nasze bambaje tutaj już, o, proszę bardzo, prosto od filtrów nadciągają do naszego placu Narutowicza, bo zrobiły sobie kółeczko. Taką bardziej ósemkę w sumie, jakbym tak popatrzył. No, ale jak widzimy, proszę bardzo, jedzie nasz pierwszy bambaj. Drugi, tak jak mówiłem, to jest z orkiestrą. Z orkiestrą to jeszcze zobaczycie na koniec, bo całkiem nieźle mi się... Czy w intrze widzieliście z orkiestrą. Nie wiem, czy tu będziecie jeszcze go widzieć w sumie. Może trochę mi się nie udało te ujęcie na niego. No i ogólnie nasz sznur bambajów, mimo tego, że było ich mniej niż autobusów, to naprawdę całkiem spektakularnie wyglądał. I ruch bambajowy na normalnych liniach na pewno też trochę spowalnił. Bo widziałem trochę swingów i jazzów snujących się powoli za naszą brygadą turystycznych i historycznych bambajów. Także tak, to było na pewno ciekawe. I ogólnie bardzo dużo było miłośników i osób, które nagrywały to. Zdziwiłem się, szczerze powiedziawszy, bo na wszystkich mostach było pełno osób, które nagrywały, ze statywami nawet poustawieni. Także było ich dosyć dużo i jakbyście byli ciekawi, to ja wszystkie te miejscówki obskoczyłem faktycznie na monocyklu elektrycznym. Ja tam żadną komunikacją nie jeździłem tego dnia akurat. Tak mi jakoś wyszło w tą noc muzeów, więc całkiem nieźle. No, jak widzimy, plac Narutowicza, mają go w końcu kiedyś wydemontować, jednakże jak Trzaskowski zapowiedział, że tu będzie stacja metra, no to, jak wiemy, jak jest coś możliwe do wybudowania i wyremontowania podczas budowy metra lub później, no to się opóźni to. A według mnie akurat tą pętlę powinni całkiem jeździć. Chociaż jest to gdzieś tam w planach nawet z demo, więc może, kto wie. Bo akurat to jest jedna z ważniejszych pętli, tu jest po prostu bardzo dużo liczba naszych peronów bambajowych i torów, gdzie właśnie jak są nasze wszystkie parady czy inne rzeczy, one się tutaj kończą, zaczynają i te nasze wszystkie tramwaje tu się pomieszczą spokojnie. I też ona zbytnio nie blokuje kursów i ruchu bambajowego, bo na tej pętli żaden tramwaj nie zawraca, tylko przejeżdża przez niego
Zawraca jedynka w klockach skróconych i chyba jeszcze jeden tramwaj w klockach skróconych. Natomiast normalnie tutaj przejeżdża tylko przez tą pętlę 14 i 15, ale na jednym przystanku, więc to ona jest naprawdę jak zbana jak pod historyczną. I jest też w miarę w centrum Warszawy, więc całkiem nieźle można ją wykorzystać do takich rzeczy. O, jest, to jest ten bambaj, co widzieliście. Tutaj z takimi rysunkami. To był właśnie nasz tutaj z orkiestrą. Oni cały czas grali, oni mieli tam krótkie przerwy i od razu dalej grali. Ale spokojnie, cały czas było i tak pełno dzieci, które cały czas jak weszły do miejsca, gdzie motorniczy sobie siedzi, no to było. Oj tak, te dzwonki. Tak, te dzwonków tutaj było naprawdę bardzo dużo. No i jak widzicie, nasze bambaje. O, to jest ten dwukabinowiec. Tym dwukabinowcem to bym się przejechał na wstecznym. Znaczy, w sumie to nie wiadomo, która strona to jest wsteczna. Ciekawe w sumie, czy on ma drzwi po dwóch stronach. Pewnie nie. No nie, drzwi po dwóch stronach to raczej nie ma. Bo już tam było mało miejsca. I proszę bardzo, od naszej pętli tak dla na Warszawa, jakby ktoś nie wiedział. Całkiem nieźle to tutaj się wszystko ładnie plasuje. Trochę wyszedł mi długi ten materiał. Ale sądzę, że mogliście się nacieszyć bambajami, jeżeli ich nie widzieliście wczoraj, na ile mogliście i na ile chcecie. Też mam nadzieję, że mi to wyjdzie w 4K, więc będziecie mogli nawet sobie w detalach tam pooglądać, czy coś, czy w ogóle nie wiadomo co i jak. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z mojego kanału, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jutro pojawi się kolejny odcinek Zapraszam do Metra, a we wtorek warszawska średnica się pojawi z zachodniego. Tutaj już mam nagraną z mapą całej inwestycji. Cześć!